Na pewno chciałbym się zrewanżować, bo nie czuję się gorszy od Rutkowskiego. Jeden strzał, światło zgasło i nie było mnie. Bez dwóch zdań biorę tą walkę i chcę dać dużo emocji swoim kibicom. Na pewno będzie ciekawie. Czyli nie zrobiłbyś czegoś takiego jak Norman Parker na przykład powiedział easy money, bijemy się z Fikiem? Gong oznacza początek walki, a w tym przypadku początek wywiadu z Damianem Kiwiorem, zawodowym pięściarzem, który jest dzisiaj razem ze mną. Cześć Damian. Witam wszystkich. Damian, kilka dni przed 30 września, czyli przed twoją walką w Bielsku-Białej podczas Babylon Boxing Show, wiemy coś, co jest nową informacją. Najprawdopodobniej będziesz walczył z nowym przeciwnikiem. Jest to walka z podtekstem, bo walka w formie takiego rewanżu. Tak, wczoraj się dowiedziałem, że Konrad Dąbrowski wycofał się z pojedynku, jakieś problemy zdrowotne. No i na jego miejsce długo wyczekiwany rewanż, mega duże wyzwanie. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że to będzie Pablo Mendoza, od którego dostałem knockout, więc... Jedyny twój knockout w zawodowej karierze. Dokładnie, więc to jest mega duże wyzwanie. Ja uwielbiam takie wyzwania. Więc bez dwóch zdań biorę tę walkę i chcę dać dużo emocji swoim kibicom. Na pewno będzie ciekawie. Ale to powoduje, że ty jeszcze bardziej chcesz tę walkę zwyciężyć przez to, że to jest jedyny człowiek, który położył cię na deski? Tak, na pewno ta walka mi siedzi w głowie, ponieważ to była pierwsza porażka po 3 latach. I jeszcze w tak brutalny sposób, gdzie jest knockout, więc... Chcę sobie i wszystkim udowodnić, a przede wszystkim sobie, że jestem lepszym pięściarzem i wrócić na odpowiednie tory. Rozmawialiśmy przed tym nagraniem i mówiłeś, że ten knockout to był knockout, na który ty nie zasłużyłeś. Wiadomo, taki jest sport, a tym bardziej boks, gdzie w ułamek sekundy można stracić kontrolę, przegrać walkę. I właśnie też tak się stało. Po pierwszej rundzie wszystko wyglądało naprawdę ok. Do drugiej rundy wyszedłem za bardzo chyba rozluźniony i jeden strzał, światło zgasło i nie było mnie. Po porażce z Lukasem Dekysem jest chęć takiego sportowego odkucia się? Tak, na pewno złość sportowa pojawiła się. Też szybko wziąłem walkę po walce, bo wcześniej wygrałem z Rafałem Jackiewiczem i pojawiła się szansa walki o pas. 4 tygodnie po gali i wziąłem bez zastanowienia. To była moja pierwsza 10-rundowa walka. No i też nie miałem okresu przygotowawczego, ale wiadomo, ambicja wtedy brała górę. Chciałem wygrać. Niewiele zabrakło. Werdykt uważam, że mógł pójść w 2 strony. I jestem gotowy też właśnie na rewanż z Lukasem. Właśnie o to chcę zapytać, bo twój bilans to 9-4-1 w tej chwili. Ale z tego co wiem, ty nie do końca się z tym zgadzasz. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj, chociaż sam teraz zasugerowałeś, niektóre wyniki mogły iść w 2 strony. Czy to jest faktycznie tak, że wydaje ci się, że w niektórych walkach byłeś po prostu lepszy? Zgadza się. Nie czuję się przegrany przynajmniej w trzech walkach. Więc chciałbym zrewanżować się i zamazać te porażki tak naprawdę. I mam nadzieję, że dojdzie do tych pojedynków. Marzec 2018 to był początek twojej kariery w zawodowym boksie. Powiedz mi, czy to było dla ciebie trudne, żeby przeskoczyć z boksu amatorskiego na boks zawodowy te 4 lata temu? Początek, wiadomo, przeważnie bywa ciężki z boksu olimpijskiego, gdzie boksujemy 3 rundy w większych rękawicach. Ten boks zawodowy jest zdecydowanie brudniejszy, ale ja boksowałem w takiej lidze zawodowej, gdzie te pojedynki nie były 3-rundowe, tylko 5. Mówimy o WSB. O WSB, dokładnie. I już miałem obycie z tym, powiedzmy, boksem zawodowym i to boksowałem z czołówką światową, więc jakoś tak łatwiej było mi wskoczyć na boks zawodowy. Tym bardziej, że uważam, według tam ekspertów i trenerów, że jestem zawodnikiem, który rozkręca się z rundy na rundę. Więc takie 3 rundy
to nie było tak naprawdę na moją korzyść, chociaż mam bardzo bogatą karierę olimpijską, to i tak w boksie zawodowym wiem, że na więcej mnie stać i bardziej się w tym realizuję. Jeden z amerykańskich dziennikarzy nazwał cię Keller Kidem. Rozumiem, że to jest nawiązanie do wytrzymałości danego materiału. Czy ty faktycznie uważasz, że tą twoją silną stroną jest wytrzymałość na ciosy, odporność? Tak, na pewno jestem wytrzymały na ciosy i wiadomo, lepiej nie przyjmować na głowę, bo wiadomo, to wychodzi prędzej czy później. I dlatego pracujemy cały czas nad obroną i skupiamy się nad defensywą. Ale to prawda, jakoś odporny na ciosy to chyba jestem. Wiadomo, dobrze trafieni są, to nie ma mocnego. Aczkolwiek... Ja słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że nie ma dobrych ciosów, są tylko te dobrze trafieni. Dobrze trafieni, to jest takie święte słowo. Damian, twoja kariera, z tego co czytałem, zaczęła się kilkanaście lat temu. I to jest też związane z tradycjami rodzinnymi. Podobno dziadek twój również zajmował się tematami związanymi właśnie z boksem. Czy to jest prawda? Tak, dziadek świętej pamięci boksował i dość był dobrym zawodnikiem. Tam miał, wtedy jeszcze zawodowstwa nie było, ale miał propozycję właśnie do Kanady wyjechać, podpisywać jakiś tam kontrakt. No i tak dokładnie nie wiem, z jakich tam powodów nie wyjechał, aczkolwiek często wspominają właśnie o tym, że boksował. To jeszcze wtedy nie miałem w planach boksować, jak on odchodził z tego świata. A tak jakoś poszedłem w jego ślady i... Ale to kwestia inspiracji? Kwestia jakichś rodzinnych tradycji? Czy po prostu też polubiłeś tę dyscyplinę? Polubiłem zdecydowanie. Wcześniej długo w piłkę nożną grałem. Wiadomo, jak to większość chłopaków, ale nie sprawiało mi to takiej po prostu takiego spełnienia, takiej satysfakcji i... Ta nutka adrenalinki, nie? Ta nutka adrenalinki właśnie i zawsze byłem takim dzieckiem z ADHD, wszędzie było mnie pełno i poszedłem na boks i o 180 stopni się to wszystko obróciło. Ja sam mówiłem przed chwilą, że chciałbym poznać smak walki, ale no, z Damianem tego raczej próbować, szanowni państwo, nie będę. Damianie, dwa razy mistrz Polski seniorów, raz mistrz Polski młodzieżowców, udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i kwalifikacjach olimpijskich. Dobrze mówię. Zgadza się. Czy jesteś usatysfakcjonowany ze swojej kariery w boksie olimpijskim? Wiadomo, że zawsze ambitny zawodnik marzy o tym, żeby jeszcze więcej osiągnąć, ale zrobiłem bardzo dużo dla polskiego boksu olimpijskiego. Wiele lat w kadrze narodowej, wiele wygranych turniei i teraz spełniam się na ringach zawodowych. No i teraz pytanie, które nie wiem, czy powinienem zadawać. Spełnianie się na ringach zawodowych to raz, ale czy myślałeś kiedyś o bardzo popularnych w dzisiejszych czasach galach freakfightowych? O tym trzeba pogadać z moim menadżerem, porozmawiać, tak, ale wiadomo, jakby się pojawiły odpowiednie oferty, to czemu nie? Tylko chciałbym, żeby to wyglądało w ramach, wiadomo, sportu i z jakimś sportowcem, którego szanuję. No dobra, to teraz tak szczerze jak na bokserskiej spowiedzi. Ciekawi mnie, z kim chciałbyś zawalczyć w jakiejkolwiek gali freakfightowej. Czy są już takie nazwiska? I oczywiście to nie jest żadne wyzwanie do walki, rozumiem, ale takie nazwiska możemy rzucić. Na pewno chciałbym się zrewanżować, bo nie czuję się gorszy od Rutkowskiego. Przewijały się też nazwiska, zestawiali nas z Marcinem Wrzoskiem, też mega sportowiec, 15 lat czy nawet dłużej w KSW, miał pas. No dobra, ale właśnie, bo o formułę cię chciałem zapytać, to z Marcinem Wrzoskiem to w boksie byś chciał się bić, no bo Marcin Wrzosek, no to jednak... No wiadomo, że on w MMA i moglibyśmy znaleźć, on nie chciał się boksersko ze mną sprawdzić, ale moglibyśmy na przykład w małych rękawicach do MMA. Ewentualnie. Ale ty jesteś gotowy na inną formułę niż boks w tej chwili? Czy musiałbyś... W tej chwili ciężko mi to stwierdzić, ale wszystko idzie wytrenować. Ale widziałbyś się w K1, czy też parter w MMA chciałbyś spróbować? Może MMA na razie odpuśćmy sobie, ale na pewno jestem ambitną osobą i będę trenował. Też zajmuję się chodzeniem na matę i czasami mi się zdarza odwiedzić mojego właśnie doktora, który prowadzi zajęcia w Copacabanie.
z brazylijskiego jiu-jitsu i kto wie, co przyniesie przyszłość. Czyli nie zrobiłbyś czegoś takiego jak Norman Parker na przykład, powiedział easy money i bijemy się z Freakiem? Z Freakiem jakoś nie mógłbym sobie chyba w lustro spojrzeć. Musiałby, no nie chcę mówić tu o pieniądzach, ale raczej to musiałaby być walka typowo sportowa z zawodnikiem, który też ma karierę bogatą i wyjść do takiego i udowodnić, że jestem lepszy jak i on. Czyli zawodowcy, chcecie dobry cash, Damian Kiwior w przyszłości będzie na was czekał. Dobrze powiedziałem. To była dobra reklama. Nie ma za co, nie ma za co. Dobra, Sadko, Czuban, Zbigniew Raubo, to są nazwiska trenerów, które przewijały się w twojej karierze. Oczywiście teraz twoim trenerem jest twój brat, Maciej. Natomiast, który trener najbardziej ukształtował aktualnego Damiana Kiwiora w ringu? Jeszcze bym tu wspomniał właśnie Fiodora Łapina, świetnego trenera, który mnie tak mega bardzo ukierunkował. Miałem jeszcze trenerów z Ukrainy, z Anglii, z Paulem Mannem, bardzo wielu trenerów, a który mnie najbardziej ukształtował. Myślę, że każdy po troszeczkę wniósł coś do mojej kariery i dużo zawodników, jak i trenerów twierdzi, że nie można tak skakać z jednego do drugiego trenera. A jestem zdania, że od każdego można coś wyciągnąć. No ale tak jakbym miał podsumować, to chyba Fiodor Łapin zdecydowanie tak najwięcej wniósł do mojej kariery i najbardziej mi głowę otworzył. Teraz współpracuję z młodszym bratem, wiadomo, on jest młodszy ode mnie o 6 lat, ale wchodząc tutaj na salkę do naszego domu, to podchodzę do tego z pełnym profesjonalizmem i szanuję jego pracę. Tak, on mnie szanuje, ja jego i robimy robotę i to fajnie zaczyna funkcjonować. Wiadomo, też nie chcę zapeszać, ale na walce chcę się pokazać. Chcę pokazać to, co po prostu przetrenowaliśmy, to co zrobiliśmy i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. W boksie poza silną fizycznie głową jest też ważny ten mental. Wspominałeś mi przed tym wywiadem, że myślałeś o tym, żeby niejako odpuścić ten boks, co sprawiło, że jednak zostałeś, jednak walczysz. Co więcej, czujesz się silny, no bo nie oszukujmy się, czujesz się silny. Tak, na pewno kryzysy bardzo często przychodzą, często chce się odpuścić, ale jestem zdania, że prawdziwy sportowiec nie odpuszcza i walczy do końca, dopóki tylko zdrowie pozwala. Też mega jestem w tym miejscu i nie odpuściłem dlatego, że są ludzie, którzy mnie wspierają, moi sponsorzy, więc serdecznie chciałbym podziękować właśnie takim ludziom jak Paweł Sopiasz, doktorowi mojemu Maćkowi Kaszówce, Grześkowi Sobańskiemu, firmie Tarlift, Autodetailing, wszystkim, którzy wiadomo, są przede wszystkim też rodzinie, przyjaciołom, Maćkowi, Oskarowi, Adrianowi, bratu, który mnie cały czas wspiera. Chciałbym również podziękować Pawłowi Jadachowi, jego żonie Agacie. Podziękowaliśmy wszystkim, ale zrobiło się bardzo, bardzo... Rodzinie, przyjaciołom. Ale zrobiło się tak rodzinnie, przyjemnie, tak. Lokalnie. No więc oczywiście muszę nawiązać do pytania lokalnego. 2 lata temu, tutaj, w Tarnowie, w Arenie Jaskółka, pokonałeś Rodrígueza, dobrze mówię? Tak, Rodrígueza z Hiszpanii. Tarnowska publika na pewno cię poniosła. Czy chciałbyś tutaj w przyszłości jeszcze zawalczyć w Tarnowie przed własną publicznością? Tak, to jest na pewno mega uczucie. Ja już od miesiąca się dowiedziałem, że ta gala na Jaskółce w Mościcach odbędzie się, to po prostu latałem. Jeszcze więcej wkładałem serca w te przygotowania. No i to było piękne uczucie na pewno, więc liczę na to, że jeszcze tutaj gala wypali jakaś, uda się zorganizować i chętnie zaboksuję przed własną publicznością. No i powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, zadam pytanie, które uwielbiam zadawać, czyli pytanie o długofalowe cele. Twoim długofalowym celem jest? Moim długofalowym celem? Na pewno walki z najlepszymi, sprawdzać się z zawodnikami, którzy są w czołówce światowej i podnosić swój poziom, bo czuję, że mam jeszcze rezerwy do wykorzystania.
i na tym chcę pracować. W takim razie życzę Ci tego powodzenia w Bielsku-Białej, a potem powodzenia na arenach ogólnopolskich, międzynarodowych. Dziękuję. Ze mną był Damian Kiwior. Dziękuję.